Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na gigantyczny projekt Denko. Drodzy Państwo, proszę teraz spauzować, zaparzyć sobie herbatkę, kawkę, rozsiąść się wygodnie w fotelu bądź na kanapie i zaczynamy, bo wydaje mi się, że ten film będzie trwał dość długo. Spójrzcie, tak wygląda kubełek. A to nie są jeszcze wszystkie produkty, które udało mi się zużyć w ciągu ostatniego miesiąca. Mam dwa kosmetyki z kolorówki tutaj z boku i jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać, ale o niej będzie za chwilę. Dlatego też, jeśli chcecie poznać moją opinię dotyczącą tych kosmetyków, które zużyłam w ciągu ostatniego miesiąca i powiem Wam, że są tutaj kosmetyki, z którymi bardzo się męczyłam. Takie, które mi się podobały, które chcę Wam polecić i też są takie średniaki, ale wydaje mi się, że będzie to taki fajny odcinek, więc jeśli jesteście ciekawi, co takiego zużyłam w ciągu ostatniego miesiąca, to zapraszam Was do oglądania dalej. Ten film rozpocznę tak jak i poprzedni, od kosmetyku, który założyłam sobie, że zużyję w ciągu kolejnego miesiąca i na początku sierpnia powiedziałam Wam, że zdenkuję produkt z Soap & Glory, jest to peeling do ciała Smoothie Breakfast Scrub, który też znalazł się w moim projekcie 21 kosmetyków na 2021 rok i przyznaję się do porażki tutaj publicznie, nie udało mi się go zużyć do końca, a to dlatego, że błędnie założyłam, iż ten kosmetyk zużyję w ciągu miesiąca, bo to jest jednak peeling, peeling do ciała, a peelingu nie robimy kilka razy w tygodniu. Ja starałam się i tak mi się udawało robić, że po niego sięgałam, po ten produkt sięgałam tak raz w tygodniu, dlatego też jeszcze tyle tego kosmetyku zostało i pomyślałam, że ja sobie przedłużę zużywanie tego peelingu do kolejnego miesiąca, także miejmy nadzieję, że na początku października, o Boże, będzie już październik, do początku października, kiedy pojawi się 10 odcinek projektu Denko, ja Wam wtedy pokażę zdenkowane pudełeczko peelingu do ciała Soap & Glory. Na razie powiem Wam, że to zużycie naprawdę jest spore, ponownie otwieram ten kosmetyk. Naprawdę, naprawdę widzę tutaj już denko, więc niedużo mi tego zostało i mam nadzieję, że w ciągu tych kolejnych tygodni uda mi się wykonywać peeling regularnie, sięgać po ten kosmetyk i w końcu go zużyć, bo wypadałoby. Zobaczcie, nawet tutaj już ta etykietka wyblakła, termin zaczyna się kończyć, ten przydatności do zużycia, więc najwyższa pora, aby go zużyć, ale idzie mi naprawdę dobrze. W zamian zużyłam, bo o tym Wam nie mówiłam w ostatnim filmie, ale tak w ciągu, tak w sierpniu stwierdziłam, że muszę zużyć swoje podkłady do twarzy, bo mam ich sporo w łazience i stwierdziłam, że najpierw wszystkie zużyję i dopiero wtedy zaopatrzę się w jakiś fajny podkład i chodzi za mną albo It Cosmetics CC Cream, albo ten, jak ten podkład się nazywał, z Fenty Beauty jest też taki znany i jeszcze jeden kokosowy podkład, ale w tym momencie nie pamiętam, jaka to była nawet marka. Zabijcie mnie, ale w tym momencie nie pamiętam. Ale jeśli macie do polecenia jakiś taki fajny podkład do twarzy, który powinnam przetestować, żeby próbować, to dajcie mi znać w komentarzu. A co udało mi się złożyć, jeśli chodzi o podkłady? No raczej o kremy BB, to jest Misha. Misha Perfect Cover BB Cream, to jest numer 23, to jest mój numer letni i wczoraj sięgnęłam po ten krem BB po raz ostatni. Zużyłam. Tutaj jest go aż 50 ml, więc jest naprawdę wydajny. On przepięknie wygląda na twarzy. Idealnie sprawdza się czy wiosną, czy latem. Już kiedy ta skóra nabierze troszeczkę koloru, ja byłam zachwycona. I dodatkowo jeszcze pielęgnuje buzię, nie zapycha jej. Ładnie wygląda, ona jest taka rozświetlona, koloryt jest ujednolicony. Jeśli go nie miałyście, to polecam Wam serdecznie wypróbować. Ja na pewno zaopatrzę się w kolejnym sezonie wiosenno-letnim w kolejne opakowanie, bo uwielbiam. Mój ulubiony krem BB ever, chociaż tak jak mówiłam, chodzi za mną ten kosmetyk z It Cosmetics CC Cream. Kolejnym produktem z kolorówki, jaki udało mi się zdenkować w ciągu ostatniego miesiąca, to jest produkt z Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ja Wam pokazuję te korektory, bo naprawdę je uwielbiam. One są tanie, one są fajne, wydajne, przepięknie kryją, czy to cienie pod oczami, czy jakieś niedoskonałości na twarzy. Jestem zachwycona. Bardzo lubię, polecam i kolejne opakowanie już mam u siebie w toaletce. I teraz, jeśli chodzi o denko, to tak sobie pomyślałam i tak mi się spodobało u innych dziewczyn na kanale, jak pokazują chemię do domu.
I stwierdziłam, dlaczego by nie odkładać jakiś produkt z chemii, który albo mi się bardzo spodobał, albo mi się nie spodobał. W ogóle taki mam, czuję wewnętrzny dysonans, bo z jednej strony mam ochotę nagrać wam odcinek o chemii domowej, o moich ulubionych produktach, które się świetnie u mnie sprawdzają, co polecam. Dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie. Czy chcielibyście taki osobny odcinek tylko o ulubieńcach domu, coś takiego? Czy chcecie też widzieć takie produkty w projekcie Denko? Bo widziałam i chemię do domu u Natalii, kuferek czekolady, ale również u Karoliny, Karolina Samson. Polecam wam obie dziewczyny, świetne kanały, lubię je bardzo. I stwierdziłam, że w sumie zużyłam ostatnio jeden produkt, który nie do końca mi się sprawdził, a wiem, że był bardzo szeroko polecany. I chodzi mi tutaj o produkt z Frosha. Produkt ekologiczny, malinowy środek usuwający kamień, skutecznie odkamienianie dzięki ekstraktom z malin, siła płynąca z natury. I wiecie co? Dużo dziewczyn polecało ten produkt do łazienki, do czyszczenia prysznica. I powiem wam, że ja średnio jestem z niego zadowolona. Tak, tak przepięknie pachniał, jest ekologiczny, czyli nie zrobicie sobie żadnej krzywdy go używając, ale czy on tak fajnie doczyszczał? No niekoniecznie. Wolę jednak jakiś produkt chemiczny, który widzę, że działa. Dodatkowo jeszcze ten spray nie rozpylał się w taką mgiełkę, którą ja lubię najbardziej, tylko to był taki płyn, który lejecie praktycznie z butelki. No nie wiem, może miałam trefne opakowanie i dlatego nie fajnie mi się go używa. Ale nie byłam z niego aż tak bardzo zadowolona. Szukam jakiegoś fajnego produktu do czyszczenia łazienki. Na razie wróciłam do swojego ulubionego środka z Method, właśnie przeznaczonego do czyszczenia prysznica, czy do umywalki i do innych tam, wiecie, łazienkowych akcesoriów. Do toalety również jest polecany, tak, więc ten z Frosha, nagrzałam się na niego bardzo, bo dużo dziewczyn mówiło, że jest taki świetny, super i w ogóle, że to czyszcza, przepięknie pachnie, tak, tak, pachnie ładnie, ale nie byłam z niego aż tak bardzo zadowolona, dlatego nie polecam. No, szkoda, szkoda. Słyszałam, że Frosh ma fajne produkty, ale tutaj akurat się zawiodłam i nie jestem pewna, czy chcę kolejne rzeczy z Frosha testować. I teraz już przejdziemy do mojego kubełka. Muszę chyba troszeczkę przyświeszyć, bo tak patrzę, ile już gadam i ten film będzie mega długi, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Ja cieszę się bardzo, że mogę wam pokazać te wszystkie kosmetyki, bo według mnie w projekcie Denko widać i widać najbardziej taką całościową ocenę całego produktu, całościową ocenę całego produktu. Brawo Magda, hashtag typowa Magda, po raz kolejny. Tak, przejdźmy do kosmetyków w końcu, jakie zużyłam. Przede wszystkim zużyłam balsam do ciała, raczej masło do ciała z firmy Bielenda, to jest vegan friendly. Pomarańczo ujędrniające, zawiera naturalną witaminę C. I powiem wam, że ten kosmetyk tak pięknie pachniał, po prostu cudownie, właśnie taką pomarańczą. W ogóle był świetny, ja byłam z niego zadowolona, tylko jedyny minus był taki, że to masło jest bardzo, bardzo niewydajne. Tutaj jest 250 ml produktu, a ono jest na tyle gęste, że potrzeba go było troszeczkę więcej, aby rozprowadzić go na całym ciele. Nie zauważyłam jakiegoś szczególnego ujędrnienia, jeśli byście zapytali, ale ta skóra po jego użyciu pachniała pomarańczą, była bardzo nawilżona, gładka, miękka, więc jeśli macie ochotę wypróbować, to polecam, bo jest to naprawdę fajny kosmetyk, tylko pamiętajcie, że on nie jest w ogóle wydajny. Gdyby nie ta mała rzecz, to pewnie wylądowałby w moich ulubieńcach, jednak nie poleciłam wam go szerzej, bo też nie pokazałam go jakoś na vlogach, ale ten kosmetyk jest bardzo, bardzo fajny. Więc warto go przetestować, sprawdźcie sami, co będziecie o nim myśleć. Teraz przejdziemy chyba do produktów do włosów, bo naprawdę jest tego tutaj dużo. Przede wszystkim użyłam w końcu kolejny kosmetyk, który znalazł się w moim projekcie 21 kosmetyków na 2021 rok i jest to białe mydło do mycia ciała czy włosów babuszki Agafi. Zobaczcie, się tutaj wam pochwalę, otworzę to mydło.
zużyłam do samego końca. Jestem z siebie bardzo zadowolona i w ramach nagrody kupiłam sobie swoje ulubione czarne mydło, którym myję włosy już teraz. I powiem wam, że czarne mydło sprawdza się o wiele lepiej niż to białe. Białe było ok, ale czarne tak konkretnie wam wyczyści skalp i włosy i czujecie, że one są takie odbite od nasady, takie sprężyste. A po tym białym mydle one były tak delikatnie oblepione, jakby jakimiś środkami. No, one nie były takie sypkie, takie fajne, że jak wkładacie sobie te palce między włosy, to czujecie, że one są po prostu czyste. Tutaj czułam cały czas taki jakby, taki film był na włosach, więc nie polecam tego białego mydła, to było takie mech. I teraz przejdziemy do masek i odżywek. Tutaj mam maskę drożdżową, pobudzenie wzrostu od babuszki Agafi i tę maskę mogę wam serdecznie polecić. Moje włosy ją uwielbiają, ona nie jest droga, bardzo wydajna, ładnie pachnie, dodatkowo można ją nakładać na skalp i delikatnie dzięki tym drożdżom w składzie pobudzi wam wzrost tych włosów i one nie będą przyklapnięte, przytłuszczone, a wręcz przeciwnie, bo będą takie odbite od nasady. Bardzo fajna maseczka, ultra tania, tak, i świetnie się sprawdza. Ja na pewno kupię kolejne opakowania, jak tylko będę miała możliwość. Kolejna maska, jaką zużyłam, to jest Garnier Hair Food Watermelon and Pomegranate, czyli granat i arbuz. I ta maska również nie znalazła się w ulubieńcach, ale powiem wam, że to jest taka maseczka do codziennego używania, kiedy chcemy nałożyć coś na szybko. Nie spodziewamy się jakichś super efektów, ale jednak te włosy są delikatnie odżywione, nie są takie splątane, łatwo się rozczesują, naprawdę bardzo serdecznie wam polecam. I ktoś puka. Przecież ja nie mogę nagrać filmu bez żadnej przerwy, przepraszam za to, ale już jestem. Wracamy do odżywek i kolejna odżywka z firmy Garnier, jaką zużyłam, to jest odżywka, raczej maska do włosów z papają i olejem Amla i też ją bardzo lubię. Ja ją tak wykorzystuję, wam pokazuję, że w ogóle znakowałam wszystkie produkty. Ja ją zamiennie stosuję z tą moją maską z arbuzową. W ogóle muszę kupić kolejne opakowanie, bo wszystkie mi się pokończyły w tym momencie. Właśnie one są super wydajne, idealne do codziennego użytku, świetnie się sprawdzają, chociaż tak jak widzicie, jeśli oglądacie mnie regularnie, żadna nie znalazła się w ulubieńcach, bo to nie jest taki efekt wow, jakiego ja bym oczekiwała od takiej maski, która wygląda w tamtym filmie. Niemniej jednak są fajne, warte przetestowania i bardzo wydajne i cena jest atrakcyjna, jeśli pomyślicie ile tego produktu jest, jak wydajny on jest i jak no dobrze nawet się sprawdza na włosach. Moje ogromne odkrycie to jest odżywka, o której nigdzie na YouTubie nie słyszałam wcześniej. Ja ją wzięłam tak po prostu z półki w Azji, to chyba moje drugie czy trzecie opakowanie tej samej odżywki L'Oreal Elvive Rapid Reviver, czyli odżywka, która ma sprawić, że wasze włosy takie będą wskrzeszone, czyli że one będą takie na maksa odżywione, nawilżone, bardzo ładne, jakbyście wyszły od fryzjera i tak rzeczywiście jest. Ja używam tej odżywki tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, żeby nie przedobrzyć i sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Gorąco wam polecam, wiem, że niektórzy z was już kupili tę odżywkę po moim poleceniu i też jesteście zadowolone, więc po raz kolejny mówię, że ta odżywka jest świetna, przegenialna, uwielbiam. I kolejne opakowanie jest już w łazience i pomału również zaczyna mi się niestety kończyć, bo często po nią sięgam, tak bardzo ją lubię. I już ostatnia, nie, przedostatnia odżywka, maska do włosów, o której chcę powiedzieć, to znowu jest babuszka Agafi, ale tym razem receptury babuszki Agafi, łopianowa maska do włosów wzmacniająca, 300 ml. I ta maska już jest o wiele gorsza od maski drożdżowej, dlatego też jakoś szczególnie wam jej nie polecam. Ja ją kupiłam kiedyś w naturze, w końcu przetestowałam, sprawdziłam, zużyłam i tyle, po prostu o niej zapomnę, już do niej nie wrócę, bo to jest taka zwyczajna maska, która nie robi praktycznie nic na waszych włosach, może delikatnie je odżywia, ułatwia rozczesywanie i tyle, więc nie warto, ale jeśli macie troszeczkę więcej pieniędzy, to chcecie zainwestować w pielęgnację włosów, to gorąco polecam wam maskę od Anwen, winogrona i keratyna, w zależności oczywiście jak, jaką, jak,
jaką porowatość mają Wasze włosy. To jest maska do włosów średnio porowatych, przepięknie pachnie, nie jest aż tak bardzo wydajna, jakbym sobie tego życzyła, niemniej jednak bardzo dobrze się sprawdza na włosach. One są bardzo, bardzo miękkie, gładkie, błyszczące, nawilżone, rozczesują się z ogromną łatwością, więc jeśli chcecie zrobić sobie prezent, swoim włosom, to myślę, że warto sięgnąć po tę odżywkę, bo naprawdę jest przegenialna. Uwielbiam ją i będę na pewno dalej po nią sięgać, jak tylko będę miała możliwość jej zakupu. Zużyłam również dwa szampony, które mają wzmacniać cebulki włosów, przeciwdziałać wypadaniu włosów. Pierwszy szampon to jest Equilibra Strengthening Anti-Hair Loss Shampoo, wzmacniający szampon przeciw wypadaniu włosów. On chyba ma w składzie kawę, czy to może nie ten? Ma zieloną herbatę i czerwone wino, które poprawiają mikrokrążenie, taurynę, wzmacnia cebulki włosów, proteiny sojowe, witaminy A, E, C, H, B5 i B6. I powiem Wam, że od czasu do czasu fajnie jest po taki szampon sięgnąć. Może jakichś szczególnych rezultatów nie widziałam, bo jak dobrze wiecie, jeśli mnie oglądacie ponownie tak dość regularnie, to ostatnio zmagam się z takim wzmożonym wypadaniem włosów i już zaczęłam działać w tym kierunku, ale warto posiłkować się takimi szamponami, które mają delikatnie sytuację poprawiać. Więc Equilibra jest bardzo fajny, ale jeszcze bardziej polecam Wam ten szampon. Jest to specjalistyczny szampon stymulujący wzrost włosów, pobudza odrastanie włosów i ich zagęszczenie. I naprawdę ten szampon fajnie się sprawdza. I włosy też się troszeczkę wolniej przepuszczają dzięki niemu. Są odbite od nasady i mniej włosów rzeczywiście wypada. Tylko go warto zostawić chwilę na skórze głowy. Na skórze głowy, tak? I potem zrobić sobie taki masaż, żeby pobudzić to krążenie, żeby dać temu szamponowi szansę zadziałać. Tutaj jest 250 ml produktu, on jest bardzo wydajny, wystarczy go odrobina na całe włosy, warto. Moim zdaniem naprawdę warto i na pewno kupię kolejny szampon, jak będę tylko robić sobie paczkę z Polski. Teraz już przejdziemy do takich codziennych kosmetyków. Zużyłam dwa żele pod prysznic, ponownie Imperial Leather. Ja się zakochałam w tej firmie. Ona jest lepsza według mnie od Dove, lepsza od Nivea. No, naprawdę te żele są świetne. Mają przepiękne zapachy, dobrze się pienią i co jest najważniejsze, jeśli chodzi o skórę mojego ciała, to mnie w ogóle nie przesuszają. Więc tutaj mam Talk to the Palm, taki bardzo letni, letni to był zapach, taki niebieski żel z fajną szatą graficzną. I tutaj to jest Mallow Amazing, taki właśnie piankowy zapach. No bardzo fajne żele, ta szata graficzna też jest fajna, taka wesoła, a działanie super, więc polecam. I sama olejek pod prysznic, oczywiście też tutaj się znalazł, bo używam go codziennie do mycia mojej gąbki. Mówicie, żebym umyła nim również pędzle, ale jakoś się boję. Ta forma olejku jednak troszeczkę mnie zniechęca do mycia pędzli właśnie tym produktem, ale może za jakiś czas się złamie i rzeczywiście umyję nim pędzle i zakocham się i pomyślę sobie, dlaczego tak wcześniej nie robiłam, nie wiem. Zużyłam pasty do zębów Elmex, to jest pasta ta zielona, Gentle Whitening, one chyba zmieniły po prostu opakowanie. Delikatnie wybiela, chroni zęby, chroni szkliwo, ja jestem zadowolona, chroni zęby przed próchnicą. Też mam ten Elmex taki już, który stricte jest przeciw próchnicy z aminofluorkiem. Bardzo dobre pasty, jak wiecie, ja tylko korzystam z Elmexów i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam również antyperspirant, tym razem Shure, bo niestety Nivea była niedostępna, który teoretycznie ma nie robić żadnych plam na białych czy na czarnych ubraniach. Mnie jednak denerwuje to, że zakładając jakieś czarne ubranie, czarną koszulkę, zawsze mam taką plamę tego białego pudru gdzieś, więc dlatego po Shure aż tak często nie sięgam. Jak tylko mam możliwość, to wolę Nivea. Mój ulubiony lakier do włosów to jest Schwarzkopf Got To Be. Lakier, który ma dodawać włosom troszeczkę objętości, ale ja go lubię za to, że on nie tworzy na włosach takiego hełmu, one cały czas się ruszają, czy wiatr zawieje, nie stoją cały czas w miejscu. Możecie przeczesać sobie włosy, możecie dotknąć tych włosów i nie czujecie, że macie jakiś produkt taki stylizacyjny nałożony na nie. Przepięknie pachnie, ale żeby była jasność, on delikatnie, to trzeba podkreślić, trzyma włosy w ryzach.
ale jeśli macie grube włosy, to nie będziecie zadowolony, bo jest właśnie taki delikatny. Dla mnie jak najbardziej ok, mam kolejne opakowanie i cały czas do niego wracam. I ostatnia już rzecz to jest Ziaja Intima Neutral, płyn do higieny intymnej. Ja cały czas wam pokazuję te żele, bo kupuję je, zużywam, kupuję kolejne opakowania i jestem z nich zadowolona. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Denko. Było tego sporo, co wiem. Udało mi się zużyć dużo, ale ja cieszę się bardzo. W końcu te produkty wylądują w koszu i zabieram się za denkowanie kolejnych kosmetyków. I mam nadzieję, że na początku października widzimy się w następnym filmie, że uda zużyć mi się ten peeling do ciała. Dajcie znać, czy też bierzecie udział w tym zużywaniu jakiegoś produktu, robicie sobie taki cel i dążycie do tego, żeby w miesiąc użyć jakiś produkt, z którym długo się już męczycie. Ja na pewno będę chciała zużyć jak najwięcej podkładów, bo jednak mam takie końcówki i nie lubię tego tak trzymać. Wolę zużyć i w końcu kupię sobie jakieś nowe podkłady, może tak ze dwa jakieś fajniejsze. Do tego chcę jeszcze zużyć perfumy, bo też mam takie końcówki i wypadałoby się ich pozbyć, bo one wietrzeją. Już ten zapach też czasami nie jest aż taki, więc nie ma co kisić tych perfum. No i dajcie mi też znać, co myślicie o tej chemii domowej w filmach z Denkiem, czy wolicie może we vlogach od czasu do czasu, czy bym o czymś wspomniała. Czy chcielibyście też taki film z ulubieńcami domu? Dobra, ja kończę, nie przedłużam, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę, będzie mi ogromnie miło. Cieszę się, że tutaj byliście i dajcie znać, co wy ostatnio zdenkowaliście i z czego jesteście mega dumni, tak jak i ja, na przykład z tego kremu BB z Misha. No, dobra, życzę wam miłego dnia, uważajcie na siebie, trzymajcie się i do zobaczenia w moim kolejnym filmie już niedługo na moim kanale. Na razie, pa!